Krajowy Program Kolejowy przewiduje, że na inwestycje wydamy 67 miliardów w ciągu najbliższych 8 lat. To są inwestycje, które są ukierunkowane nie tylko na skrócenie czasu przejazdu, ale także na znaczne podniesienie komfortu obsługi podróżnych. W ramach tych inwestycji będą przebudowane przystanki osobowe, perony. Będzie także duże ukierunkowanie na bezpieczeństwo ruchu.